Jeśli czujesz emocjonalną pustkę i wiesz, że ją zajadasz, przejadasz się i podjadasz, to chcę Ci powiedzieć coś ważnego. Wyobraź sobie, że wewnątrz nas są takie dwa pojemniki. Jeden pojemnik na jedzenie, drugi pojemnik na uczucia. I one nie są ze sobą połączone. Niezależnie od tego, jak dużo zjesz jedzenia i wypełnisz swój pojemnik na jedzenie, żołądek, to pojemnik na emocje nie zostanie zapełniony. Nie ma takiej ilości jedzenia, która jest w stanie wypełnić ten pojemnik na emocje i uczucia na stałe i przynieść ci ulgę na stałe. To jest tylko chwilowa ulga. To jest takie zapomnienie po prostu na moment. Czy można wypełnić ten pojemnik? Można. To jest pojemnik na emocje i uczucia, więc tym właśnie się wypełnia. Jest pusty, bo prawdopodobnie rodzice go nie zapełnili i nie pokazali Ci, jak możesz go zapełniać. Więc to, co możesz zrobić teraz, to posłać te uczucia do siebie. Miłość, szacunek, sympatię, wyrozumiałość, łagodność, życzliwość, dobre słowo. To jest właśnie to, co przede wszystkim pomoże Ci pozbyć się uczucia tej wewnętrznej pustki, co wypełni Cię w środku, a jeśli tak się stanie, to nie będziesz musiała używać już do tego jedzenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, pa.